Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku mojej serii z gry SimCity 5. Tak więc jedziemy z tym dalej, oczywiście dużo się dzieje ostatnio, buduje mi się to jakiś wieżowiec, pięknie, wreszcie zaczyna to jakoś to wyglądać, chociaż no, ostatnio problemów mam co niemiara i nie zdziwiłbym się, jeśli tutaj, jeśli mi pod tymi poprzednimi odcinkami, które oczywiście jeszcze nie zamieściłem, napisali milion komentarzy na temat czego ja tutaj nie zrobiłem, beznadziejne. No ale dobra, bierzemy się dalej. Mam nadzieję, że tutaj wszystko pięknie pójdzie, a ja miałem się zająć tym recyklingiem. Zatem postawimy sobie coś takiego. Okej. Okej, jest centrum recyklingu. Pięknie. Sąsiadom też mogę pomóc oczywiście. A właśnie, ogarnijmy sobie też tę szkołę, czy to już możemy zrobić? Chyba niestety nie. No to jeszcze sobie poczekamy. Jest ta utylizacja śmieci, powinni już być moi mieszkańcy zadowoleni. No a mamy pusty dom na sprzedaż. Pierwszy wieżowiec. Taką się właśnie prezentuje. No i teraz trzeba się postarać o to, żeby no jednak, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, żeby nie było problemów z przestępczością, bo zaraz on może już być zrujnowany. Dobra, pierwsze wieżowce powstają. Oczywiście w tej części miasta niekoniecznie one będą, chociaż, no kto wie, może się zdecyduje na rozbudowę, bo widzicie, takie sobie przedmieścia stworzyłem. Tak się w tej chwili prezentuje, przedmieścia, i chciałem po prostu taki, wiecie, taki pas tych wieżowców zrobić. To by moim zdaniem efektownie dosyć wyglądało, dosyć estetycznie. No właśnie, czymś takim się ostatnio zastanawiałem, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że efekt będzie całkiem ciekawy. Dobra, o czym nam tutaj przypominają? No o tych rurach, no ja nie wiem. Pewnie coś tu jest nie tak, ale nie wiem, co na pewno coś tu jest nie tak, ale nie do końca wiem, co tu zrobić. Jest jakaś choroba w tych rurach. Czy ja mogę to jakoś przebudować? No, zbiornik szamba w ogóle nie jest mi potrzebny. Tu nie ma żadnego problemu z jakimś przelewaniem się. Okej, okay. Tak więc w tej chwili tylko z tym jest taki duży problem, jak wygląda poparcie. Poparcie troszeczkę wzrosło w porównaniu do tego, co było ostatnio. No właśnie, teraz zajmiemy się szczęściem, powiedzmy, tych, którzy tworzą strefy komercyjne. Takie strefy tu będą powstawać. Jest zapotrzebowanie na te strefy, jak widzicie, na te strefy głównie dla średnio zamożnych. Więc dobra, tutaj mam jeszcze jakieś parczki piękne. Naturalne skwery, nie. Te skwery na razie nie. Naturalne. Może coś takiego tu wstawimy gdzieś. O. Tu jedno. Tutaj drugie. I już powinno być całkiem znośnie. Dobra, tak więc tutaj znajdziemy jeszcze strefę handlową. No i czy tak. Ach, kurde, ta przemysłowa. Gdzie ją wcisnąłem tutaj? Ile ona tej zanieczyszczeń mi produkuje? No na pewno dużo. No tu nie ma co się oszukiwać. Są to jakieś zanieczyszczenia, które na pewno będą trochę rosły. To na pewno też zależy od tego, jakiego typu to jest przedsiębiorstwo, jak sobie też radzi. No ale tak czy siak, jakieś tam zanieczyszczenia z tego pewnie będą. No dobra. Ta handlowa na pewno znajdzie się tu. Albo tu, tutaj pierwsze jakieś elementy z tej handlowej zdajmy. Tu. Okej. Okay. I tu jeszcze damy troszeczkę mieszkaniowej. Też myślę, że nie zbiedniejemy od tego. Następnie tu już zasadzimy jakieś, myślę, lasy, coś takiego. Zaraz one tutaj się znajdą. Niech to sobie będzie zwykły las po prostu. Słuchajcie, tutaj. O, pięknie. Nie dziwcie się, jeśli nie zrobię jakichś rzeczy, które napisaliście mi na przykład w komentarzu pod 6. czy 7. odcinkiem. Ja po prostu, no, nagrywałem jeden po drugim. Zatem no siłą rzeczy nie jestem w stanie po prostu tego zrobić, co tam mi napisaliście, no bo po prostu odcinek był już przed tym nagrany. Dobra, no kurde. Co jest grane, że ja tutaj nie mogę, powiedzmy, zbudować tego lasu. No coś chyba nie kminie po prostu, jak to zrobić poprawnie. No chwila, przeczytajmy sobie. W ogóle coś o parkach. Zwiększają wartość pobliskich terenów. No to oczywiście wiemy, no nie bez powodu tutaj wtedy bardziej zamożni chcą się wprowadzać. Wartość parków jednak, wartość terenów decyduje o tym, kto będzie mieszkał w najbliższym otoczeniu. Dobra. O, widzicie, uszczęśliwiają Simów nawet nie mających pieniędzy. Bezdomni mogą niestety tutaj też przebywać. No okej. Okay. Większa atrakcyjność, no to jest oczywista sprawa. Zerknijmy sobie, jak drogi wyglądają, czy wszędzie są w miarę przejezdne. Tu jest problem.
Dobra, nie chcę tutaj z żadnym orłem gadać, w ogóle śmieszne czasy mają nazwiska, śmieszne mają jakieś, nie wiem, nazwy firmy różnorakie, które tutaj można spotkać. Dobra, sobie chodzi. Niezbyt dobrze radzimy sobie z przestępczością. Okej, parę radiowozów, dobra. Skoro sugerujecie już, no to dobra, no to oczywiście wam to postawię. Chwila, wyjdźmy z budowania. Okej, tutaj już widzę, cele się zapełniły, tak więc cele też na pewno tutaj będziemy musieli dodać. Cele możemy dodawać w parterze. Na to miejsca no za bardzo nie ma, więc na razie idziemy w górę. No i jeszcze postawimy te parkingi dla radiowozów, no. Powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili jeszcze potrzebna jest ta policja, ale już nie aż tak na gwałt jak ostatnio, widzieliście. Wtedy 55 było tych przestępstw dziennie, no bardzo dużo, trzeba przyznać. Teraz tylko 28. Tylko albo aż, dobra. Teraz już wszystko jest ok. Już powinno to działać naprawdę sprawnie. Tu pewnie tego samego typu sprawa. Okej, mówią mi, że komisariat już budował powoli. No, w sumie można by było. Umieść komisariat policji, aresztuj tylu przestępców. Dobra, na pewno się na to zdecyduję. Teraz pytanie, jak zagospodarować ten teren? Bo ja z jednej strony boję się, że tu może być coś właśnie z tymi zanieczyszczeniami. Nie chcę sobie spieprzyć sprawy, za przeproszeniem, z tą pompownią wody i z tym portem. Ogólnie terminal, no, nie obsługuje chyba nikogo w tej chwili. No nie wiem, gdzie jest problem. Więc kurde, no póki co go wyłączę. On bardzo duże wydatki jednak pochłania, potrzebuje dużych ilości pieniędzy, no to mnie trochę boli. Dobra, tutaj jeszcze możemy dać tę strefę przemysłową, na którą popyt w tej chwili no nie jest jakiś duży. Potrzebne sklepy dla zamożnych, no właśnie wiem o tym, że są potrzebne, dlatego się tutaj na nie też zdecydowałem. I faktycznie chyba takie sklepy tutaj powinny powstawać niedługo, no tak mi się wydaje. To rondko jeszcze jakoś fajnie by można było zabudować. Ojej, jakieś strzały tutaj słyszę. Z recyklingiem. Ciężarówki, okej, 10 pojemników mają zebrać. Dziwne, żadnego nie zebrały, czyżby to nie działało? Okej, materiały, brak materiałów wtórnych, produkcja. Okej, czyli bym musiał pewnie. No nie, no mamy linię odzysku stopu. Nie mamy linii odzysku metalu, nie mamy linii odzysku plastiku. No nie wiem, no nie jest to zbierane faktycznie. Linia nie pracuje. Dobra. Tak to wygląda i nie wiem, czy mogę coś tutaj w tym temacie zrobić, czy coś da w sumie budowa innej linii. Choroba tu panuje, kurde, no w tej strefie przemysłowej, no faktycznie zanieczyszczenie mam całkiem niezłe, dlatego też się chcę zdecydować też na to wszystko, co jest związane z tym uniwerkiem. Tu choroby oczywiście nie ma, jest problem z czym? No nie wyświetla mi się to, ale dobra. Chyba teraz już będę mógł dodać sobie, mi się wydaje, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, muszę więcej uczniów kształcić, zatem ulepszamy. Czy teraz będę mógł to zrobić? Tak jest, pięknie. Szkoła nauk już może tutaj dołączyć. Budujemy ją oczywiście, no i od razu bierzemy się za tę nieszczęsną elektrownię. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Nie, już chyba niczego nie potrzeba. Nie, zbadać projekt farmy społecznej. Ale nie, dobra, to nie jest to, to nie jest to, to czyli tym oczywiście też się zajmiemy. No ale w tej chwili chyba możemy już ten moduł dodać. Kurczę, szkoła nauk, a nie inżynierii. Ajajajajaj, co ja teraz zrobię najlepszego? Za bardzo tym gościem się przejąłem. No ale dobra, no dojedziemy do tego w końcu. Szkoła inżynierii, no nie, no pff, co za błąd z mojej strony, co za fail. Trudno, trudno, poczekamy sobie jeszcze chwilę na to. Kurde, no tak to jest, jak się nie czyta dokładnie. Musicie wtedy takie porażki tutaj oglądać. No ja właśnie nie wiem, czy jeszcze coś mogę tutaj w ogóle dobudować. Czy to mi się gdzieś zmieści. Aha, czyli możemy wydziały jakby dalej też budować. Okej, to nie powinien być w takim razie problem. Poczekamy, będzie i to. Póki co spróbujemy właśnie z tym gościem się rozprawić. Zrobimy ten projekt badawczy. Farma słoneczna. No dobra, zrobimy, ale koszt wynalezienia jest naprawdę ogromny. Ale zapewnia to zatwierdzenie budowy wielkiego działa farma słoneczna w regionie. Tak więc tutaj to też będzie, myślę, coś z pożytkiem dla też innych graczy na moim, powiedzmy, w moim regionie. Tak więc zrobimy to, niech będzie, niech będzie.
Mam nadzieję, że to mi tutaj zapewni faktycznie sporo, sporo energii tak naprawdę. Przeziębiliśmy się, czyli coś jest z klinikami, na to wychodzi, bo w sumie szpitala jeszcze nie mam. Miasto już jest całkiem spore, no właśnie, chyba już mogę w ratuszu coś robić. Tak jest, mogę ulepszyć ratusz, pięknie. Fajerwerki, jasne, to nie jest w ogóle istotne. Czyżby kolejna jakaś większa inwestycja? Wartość gruntu, pięknie. Pożądany element, to jest niepotrzebne. Wartość gruntu tutaj najwyższa nie jest. Zatem ją podniesiemy. Tu jest duża, tak więc tutaj chyba, tak, chyba mógłby się znaleźć jakiś lepszy budyneczek. Dobra, tylko teren tutaj nie jest zbyt zdrowy. No blisko jesteśmy cały czas tego przemysłu. Trochę trzeba zadbać jednak o to, żeby nie było jakichś wielkich problemów z tymi zanieczyszczeniami, a one no niestety cały czas jakieś tam są. A zbudujemy tutaj jeszcze jakiś skwerek albo coś w tym rodzaju. I myślę, że już powinno być dobrze. Dobra, gdzie coś takiego byśmy mogli postawić, słuchajcie. Tu może nie, ale... Właśnie, jaki tu jest, co to w ogóle jest tutaj? To jest zwykły chodnik. Możemy oczywiście go edytować, coś można tu dobudować. No, to jest dobra sprawa, naprawdę, to mi się bardzo podoba, że możemy wszystko praktycznie tutaj zmieniać. Piętrowy, oleż, tutaj mamy rzeczy do wyboru. Miejski teren zielony. Dobra. Na razie zostawiamy. Ten zwykły chodnik jest ok, on powinien się podobać w sumie mieszkańcom tym bardzo bogatym, no ale widzę, że nie powoduje. Powoduje ten wzrost wartości, no ale wydaje mi się, że kurde, no jednak nie daje nam aż tyle, żeby jakoś poprawić, powiedzmy, tę nadmierną ilość zanieczyszczeń. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy to akurat tutaj poprawia cokolwiek. Z tego, co pisaliście mi, lasy dobrze tutaj wpływają na to wszystko. Dobra, ale tu mamy pustki, widzę troszeczkę w krajobrazie moim miejskim. Czy mamy jakiś popyt na te na domy dla ubogich? Coś jest, więc tutaj możemy coś pobudować. A nie, tutaj jest trochę chyba za wąsko jednak. Tutaj jednak jest z tym problem. Co pan porada? Sklepy dla zamożnych. No próbujemy tutaj coś wstawiać, ale no nie najlepiej to idzie. Tutaj, no gdybym tylko mógł to wyrównać, to naprawdę tutaj by powstało całe centrum takiego czegoś. Tu jeszcze możemy z drugiej strony coś zrobić w sumie. Też przed chwilą to chyba usuwałem, kurde, no. Tu możemy coś pociągnąć. Dosyć blisko tej kopalni, no ale już trudno. I tu wstawimy jakiś park, żeby oczywiście tutaj wartość gruntu od razu nam wzrosła. Dobra, to wszystko jest duże. Coś mniejszego by się przydało. Wszystko jest dosyć sporych rozmiarów. O, to może wciśniemy. No nie, widzicie, są problemy z tym. Są spore problemy z tym, żeby tutaj coś wcisnąć. No trochę to, widzicie, wszystko takie nieplanowane. Ja trochę na spontanie to wszystko buduję. No ale mam nadzieję, że w koniec końców to będzie pięknie tutaj mi wyglądało. Alarmy wyją. A, kolejne napady. Dobra, już muszę zbudować chyba koniecznie teraz ten komisariat. Wysypiska śmieci są pełne. Dobra, no to wysypisko śmieci. Trzeba było troszeczkę... No właśnie, troszeczkę zwiększyć, bo z tym jest problem. Teren zbyt pochyły. No to chyba sobie zbyt dobrego terenu niestety tutaj nie wybrałem na to. Co chyba oznacza, że niestety będziemy musieli się tutaj... sobie tutaj inaczej pomóc. Okej, spalarnia śmieci, no ale no nie chcę tego powietrza zanieczyszczać, to jest masakryczna sprawa. Nie będę tego robił, spróbujemy inne wysypisko po prostu wstawić, no niestety. Kurde, jest problem. A czy komuś bym mógł to wysłać? Tu jestem ciekaw. Śmieciarki, mogę oczywiście zgłosić. Okay, ale chyba nie mam takiej możliwości, żeby gdzieś w regionie w tej chwili, żeby od kogoś z regionu, powiedzmy, wziąć jakąś śmieciarę i żeby mi tutaj przyjechała i uprzątnęła wszystko, co trzeba. No, zatem muszę sobie tutaj jakoś radzić. Dobra, będziemy musieli to zlikwidować chyba, żeby no, móc rozbudować tak naprawdę nasze wysypisko, co jest cholernie ważne w tej chwili.
punkt przyciągania. Znaczy ja zawsze nie wiem, nigdy nie wiem, gdzie ten punkt przyciągania jest, prawdę mówiąc. To mnie zawsze zastanawia, no ale tutaj nie możemy tego wstawić. Maksymalna moc przerobowa, jest z tym problem. Okej, okay, aresztowałem przestępców. Tutaj kolejne jakieś zdanko wypełnione. Jak się to rozwija? No nie rozwija się. To jest opuszczony budynek. Ale tych opuszczonych budynków jest już widzę coraz mniej, więc chyba sytuacja została w miarę opanowana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Może teraz damy radę tutaj się rozbudować. Finansowo, kurde, jest dobrze, jest dobrze. Jestem zadowolony z tego. Tutaj, kurde, chyba nie najlepszą lokalizację sobie na to wybrałem. Chyba nie najlepszą. Tutaj sobie spróbujmy na razie to jakoś inaczej zagospodarować. Dobra, damy im tutaj się rozbudować, a ja poszukam innego miejsca, no bo inne miejsce musimy znaleźć. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze mogłoby się znaleźć to wysypisko, tu nie powinno być z tym problemów. A jednak jest problem, no dużo miejsca to wymaga po prostu, dużo miejsca. A jakie zanieczyszczenia to generuje? To bym musiał wiedzieć. Okej, tutaj wypełnione zadanie. Już działa, powiedzmy, ta przetwórnia odpadów. Ale cały czas mamy problem ze śmieciami. Ajajaj, za mało miejsca zostawiłem tutaj, w tym narożniczku. Ale zaraz się z tym uporamy, spokojnie. Nie powinien to być problem zanieczyszczenia ziemi. No. Aż takich ogromnych zanieczyszczeń od samego wysypiska widzę nie ma. No, ale mimo wszystko to pewnie byłby problem spory. Dobra. Jakie by inne miejsce mogło tutaj funkcjonować w zasadzie? No ciężko mi tutaj powiedzieć, gdzie jest policja. No ten komisariat by trzeba było wybudować. No to jest ważna sprawa. Okej, okay, a tu już mi dom burmistrza każą zbudować. No zbudujemy to, już wiem, że to od dawna, od dawien dawna jest możliwe do zbudowania. W sumie jakie to jest wielkości? O, pięknie, to mi tutaj się wpasuje idealnie. A, widzicie. Jaki centralny, piękny punkcik. Pięknie, dom burmistrza na moim rądku. I to wygląda wyśmienicie, naprawdę. Dobra. Zaraz poszukamy tego miejsca pod wysypisko, bo jest z tym problem. Nie, jednostki nie chcę. Dobra. Dobra, nie o to mi chodziło. Tu trochę drzewek. Może nawet jakiś skwerek bym się tutaj zmieścił. Gdzieś tu drzewna wrzucamy, niech sobie rosną. Niech będzie tutaj ciut ładniej niż było. A tu jak to wszystko funkcjonuje? No troszeczkę chyba się to wszystko rozwija. Rośnie nam ta wartość. To jest na pewno plus. Tutaj jakiś pożar oczywiście, jasne, jasne. No i chyba na to wysypisko będę musiał poświęcić gdzieś któryś z tych regionów. No, no niestety, te firmy chyba poświęcę na to. Trudno się mówi. No troszeczkę za mało sobie tam, widzieliście, alternatyw zostawiłem. Tak to już niestety bywa, no. Musimy to tutaj zrobić po prostu. Dobra. Jeszcze parę garaży jak wstawimy, powinno być optymalnie. Teraz już powinno to dać radę. Zaraz będą zatrudnieni ludzie i myślę, że problem nam zniknie. No cały czas problem mam z tymi ściekami. Nie rozumiem do końca, o co chodzi. No ale dobra. Nie wiem, jak to zmodernizować, prawdę mówiąc. Może jestem tutaj ślepy, może tutaj mogę to w łatwy sposób zrobić. Mapa ścieków. Mapa zanieczyszczenia. No tutaj widzimy mapę zanieczyszczenia. Mapę ścieków. Aha, tu jest problem. No słuchajcie, ja zapomniałem w ogóle o tej rurze odpływowej. Oj, oj, zapomniałem, że to funkcjonuje. Tutaj mamy problem. Okej. Okay. Teraz już powinno być wszystko w należytym porządku. A ja się głowiłem tutaj, troiłem się, jak w ogóle co zrobić. A to w ogóle nie ma, widzicie, sensu. Praca tego. Dobra, to możemy usunąć. Wydaje mi się, że mi się nie przyda w najbliższym czasie. A tutaj po prostu sobie wstawimy strefę przemysłową. Dobra. Okej, okay, już nawet idzie. Tak to wygląda, jak się po prostu tego buduje pełno i w końcu się zapomni po prostu o jakimś skrawku tego terenu. Tak było właśnie w tym przypadku. Dobra. Czy mamy jakiś jeszcze teren, który można byłoby zagospodarować fajnie? Pompownia wody. No tutaj nie chcę tej wody zanieczyszczać. Tutaj muszą powstać jeszcze jakieś domy. Możemy tutaj też postarać się o jakąś bogatszą strefę mieszkalną, bo tutaj cały czas dobrze to wygląda, dobrze to funkcjonuje. Mieszkańcy cały czas chcą się do mnie wprowadzać, popyt jest duży. Zatem tutaj te rejony myślę, że można bez problemów
zrobić? Dobra, brakuje wykwalifikowanych pracowników. Zbuduj więcej szkół. Dobra. Szkoła średnia pracuje, wszystko pracuje. Tu możemy troszeczkę to zwiększyć. Widzicie, jest full tak naprawdę. Klasy wyżej mogę dać, tak? Na najwyższym piętrze, ale najpierw musiałem chyba coś takiego zrobić. Dobra, jest dobudówka. No to mi się naprawdę podoba. To jest bardzo przyjazna sprawa. Okej. Tak więc teraz już zwiększyliśmy, no, prawie czterokrotnie ilość uczniów, którzy mogą się u nas uczyć. Cały czas te badania trwają. Wynaleziono 4%. Kurczę, ile jeszcze będzie to trwało? No pełno czasu. A czy mogę skorzystać? No nie mogę skorzystać. Musimy przekroczyć tę ilość studentów. Dobra, przekroczymy ją i od razu oczywiście biorę się za tą szkołę inżynieryjną, tak bodajże to się nazywało. Okej, a tutaj w tym czasie oczekiwania na wszystkie inwestycje inne oczywiście postawię trochę tych domów i strefę handlową. Myślę, że tu jest dobre miejsce na to, żeby właśnie je w ten sposób wykorzystać. Wieżowce już mamy. Tu czyżby też był wieżowiec? Nie, to nie jest wieżowiec. No ale ładnie, wartość gruntu tutaj ogólnie rośnie, ta tendencja jest dobra. Tutaj jeszcze gdzieś wcisnął, powiem wam, jakiś park, żeby też ludzie bogatsi mogli gdzieś tu zamieszkać. Jest tutaj z tym problem niestety. Całkiem spory. Zrobimy coś takiego tutaj. Wartość terenu, zerknijmy sobie w ogóle na to. Mapa gęstości, może najpierw na to. Czy kto w ogóle chce się rozwijać, tak? Zerknijmy. Dobra. Tutaj słabo to wygląda w tej dzielnicy, powiedzmy, przemysłowej. Tu też byśmy mogli jakoś spróbować zagwarantować naszym firmom, no, chociaż jakąś próbę. Zagwarantować może nie, ale dać jakąś możliwość rozwoju, jakoś ich zachęcić do tego. Zatem zaraz się tym zajmiemy. Dobra, słuchajcie, tu gdzieś wrzucimy. Tu gdzieś wrzucimy też jakiś park. Najpierw zajmiemy się tymi mieszkaniowymi. Chociaż no przemysłem też warto się zająć, bo naprawdę mamy tę strefę przemysłową bardzo dużą, tak mi się przynajmniej wydaje. Ona sporo zarabia, ale na pewno mogłaby zarabiać zdecydowanie więcej. Okej. Tutaj mamy chodniczek, powoli możemy już się tutaj brać za tę strefę handlową, ale nie, jeszcze wstawimy w paru miejscach. Tutaj to już funkcjonuje, tak jak widzicie. Możemy przejść do tego miejsca. I teraz już powinno być w jak najlepszym porządku, dobra. Strefa mieszkaniowa, handlowa. Na tę handlową jest duży popyt, widzę. Handlowa niech sobie graniczy z przemysłową. Dobra, pięknie. A mieszkaniowa myślę, że już tutaj się może znaleźć. Dobra, jest bardzo ładnie. Ta przemysłowa nie wiem co za jej robi, prawdę mówiąc. Nie wiem dlaczego ją akurat tu zbudowałem. Troszeczkę tutaj nie pasuje, cała wartość nam spada. No i to wyburzymy. To są same tutaj problemy chyba z tego tytułu. Interesy kwitną. Z jednej strony kwitną, ale... A z drugiej strony mi się to nie podoba, że później nam to zaniża wartość w jakimś znaczącym stopniu. A, to wyburzamy. Ale okej, uporałem się z tymi chwilowymi problemami na szczęście. Tutaj byłem troszeczkę zaskoczony, z każdej strony po prostu jakiś problem istniał. A teraz już jest w miarę okej, teraz jest problem właśnie z tymi niskimi kwalifikacjami. Ale myślę, że to też powinno zaraz, lada moment, nas nie dotyczyć już. To jakoś powinno zniknąć. Okej, już się tutaj powoli coś buduje. Jak wyglądamy z wartością? Wartość gruntu całkiem niezła, wam powiem. No ale cały czas jest chyba na tym etapie... Nie, jest na tym etapie dobrym. Chociażby tu. To jest ta najlepsza półka, najwyższa. Kurde, dobra, bo ja strefy nie usunąłem. Dobra. Ja bym chciał zmienić strefę tutaj. Albo dobra, niech to się buduje póki co. Usuwamy strefę, tak, dobra, usuńmy jednak, usuńmy. Bo tego tutaj po prostu nie widzę, no. Mimo, że są przedmieścia, no to jednak wiecie, chcę mieć porządek, chcę mieć tę strefę przemysłową tylko w tej części. To jest jedna część, w której, no może ona się znaleźć. Dobra, to usuwamy. Ta firma, no niby sobie radzi, więc w sumie można ją zostawić, niech sobie będzie nawet. Jakie tutaj w ogóle... O ile te wartości tak naprawdę spadają przez nią, sobie rzućmy okiem.
To jest gęstość budynków, a wartości... Niech sobie będzie, tutaj jest z drugiej strony ratusz, który i tak mocno nam tutaj zwiększa jakby chęci do rozwoju. Dobra, tutaj wartość jest też całkiem ładna, to nam się powinno jakoś rozbudowywać, no ale gęstość jest taka sobie, za mało kupujących, teren nie jest zbyt zdrowy, no z tym się zmagam cały czas. Popyt jest duży, oczywiście na strefy mieszkaniowe, na to cały czas ostatnio mam ten popyt naprawdę ogromny. Chwila, czy ja tego nie usunąłem? Tak mi się wydawało, że usunąłem te strefy, czy już zapełniłem. Dobra, bo to już jest chyba wybudowane, to w takim razie musimy wyburzyć, okej. Okay. Tak więc wyburzamy, mamy też tu rumowisko, mamy też gdzieś opuszczony budynek. Tutaj mamy takie budynki, trochę się nam tutaj narobiło w ostatnim czasie. No i dobra, zaraz powinno już być okej, okay, akurat z tym. Tu kolejne rumowisko, no dziwna, dziwna sprawa, za dużo przestępstw, właśnie, jak z przestępstwami wyglądamy. Cały czas muszę to monitorować. Dobra. Jeśli chodzi o przepustowość dróg, tutaj wygląda to średnio. Sprawdźmy, czy można coś tu z tym zrobić. Można, no widzicie, jeszcze drogi niskiej jakości mamy fragmentami. No ale dobra, no póki one powiedzmy nie są jakoś zatłoczone, no to niech sobie takie będą. To wtedy oznacza, że nie są potrzebne lepszej jakości drogi. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak tutaj mieszkańcy mieszkają, ilu ich tu mieszka. Dobra, dom burmistrza. No to też są wydatki niestety. Widzicie, sobie postanowiłem, że sobie będzie. A tu elegancko kolejny wieżowiec. Już nam się to ładnie powoli zapełnia. A co tutaj się dzieje ciekawego? Potrzebujemy wody. Te zarazki są niezdrowe. No, takie widzicie, są te reakcje. Kształcenie. No niskie kwalifikacje. No doskonale wiem o tym. Możemy sobie tutaj spojrzeć na to. Poziom techniczny jest całkiem niezły. Poziom kształcenia no niski raczej. Komisariat. Posterunek policji zamknięty. A dlaczegoż to? Chwila, chwila. Mają za mało wody. Dobra, tak więc jest problem z tymi pompami, tak? Rzućmy okiem. Pompownię mam tutaj. No nie, no chyba wszystko działa, więc nie rozumiem. O, karetka znowu z tego koszalina migna. Pięknie. To mi się podoba akurat, że jest... To jest takie, wiecie, no poczucie ma się jednak, że ta współpraca cały czas istnieje. Dobra. To oczywiście cwaniaczki domagają pewnie kolej. Aha, praca na kolei. Zaraz się tym może zajmiemy. Tutaj troszeczkę postaram się zwiększyć może ilość zamożnych jeszcze tych moich simów. To też jednak ma wpływ na ilość kupujących. Bo właśnie, rzućmy sobie okiem, jak to wygląda. Strefa komercyjna najbiedniejsza u mnie jest w tej chwili. Najwięcej dostaje z mieszkań. To czy dobre, czy złe, czy to dobrze, czy źle, tego nie wiem. No ale w każdym razie w takim kierunku się rozwinęliśmy. Zdecydowanie poszliśmy właśnie w mieszkania, początkowo w przemysł. No i to jakoś tam procentuje. Dobra, a tutaj? Poziom techniczny elegancki, gęstość. Okej. Okay. Tu widzę, że wygląda to nieźle, jeśli chodzi o przemysł. Przestępstw nie mamy wcale w tej chwili, to też się podoba. A jak tutaj z wartością? Wartość gruntu całkiem niezła, całkiem. Dobra. Problem jest jakiś z prądem. Budynki bez prądu, no chyba wszystko ma prąd. Nie, jednak nie. Ojojoj, czyli z prądem jest taki problem. Widzę, że sprzedaje już prąd do burmistrza Kopiko. Dobra, o co tutaj chodzi? Co się teraz stało? Zadbaj, by prąd docierał do wszystkich. Niektóre budynki nie dostają prądu. Dlaczego tak? Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Nadwyżki przecież mam, no chyba, że... No ale nie, no to są nadwyżki, więc na pewno wszystko tutaj dociera jak należy. Może po prostu budynek mi wysiada powoli. Awaria prądu jest. Co jest grane tutaj? Co tu się dzieje? Zobaczmy. To jest wszystko ok, no więc to gdzieś musi być w mieście chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jakoś tymczasowo postawić coś, bo naprawdę no tu mi nie pracuje
wszystko jak należy. Elektrownię słoneczną bym dać, no to mi tutaj zalecają też, że to jest opłacalna sprawa. No i przy okazji nie ma żadnych zanieczyszczeń. Ja bym sobie nawet coś takiego postawił. Tylko no właśnie, gdzie? Gdzieś bym to chciał upchnąć, a z tym, no, ostatnio jest problem. I to spory, tutaj gdzieś, tutaj, no, wszystko musi mieć połączenie z drogą. No to jest plus, ale też i minus troszkę rozgrywki. Ale dobra, tutaj powinniśmy dać radę. Okej. Teraz myślę, że już nie będzie z tym problemów. Miejmy nadzieję, że ustąpi ta awaria. Czy to jakoś pomoże? Czy gdzieś tutaj coś się dzieje po prostu? Może na liniach? Nie wiem, jak tutaj to w ogóle określić. I co, cały czas ten problem jest i nie ustępuje niestety. Dobra, jestem ciekawy, jak idzie tutaj burmistrzowi Kopiko. Zaraz sobie rzucimy okiem właśnie na te inne regiony. Tak mówiłem, w prawie każdym odcinku będę starał się to pokazać. Dobra, działa ta elektrownia? No jeszcze nie. Dobra, godziny szczytu od 6 do 18. Rzućmy okiem teraz, jak wyglądamy z bezrobotnymi. Bezrobotnych już jest troszeczkę mniej. To się na pewno podoba. Wszyscy widzicie, ta najniższa warstwa ma największe problemy z tym. Odkupienie simów, zresocjalizuj tylu przestępców w jeden dzień. Elegancja Francja, jest ładnie. Jak wyglądamy z tym prądem? Cały czas jest problem, ale zobaczymy, może to ustąpi po uruchomieniu tej elektrowni słonecznej wreszcie. Nie wiem, dlaczego tutaj prąd naprawdę nie dociera. Dlaczego tak to z tym wygląda? Dlaczego te budynki po prostu są niezasilane? Widzę, że tutaj już zasilane są. Zatem tylko w części takie problemy jeszcze występują. Dobra. Tu problem ze śmieciami. Śmieci są wszędzie. Mam te wysypiska niby. No ale wszystko oczywiście się po jakimś czasie nam niestety zapełnia. Tutaj jest wysypisko, elegancko. Najwyraźniej tutaj nie gra wszystko. Mogłoby to jednak zwolnić te śmieci. Jakoś byśmy musieli je chyba spalić. Tylko kurde, no to jest problem, to jest problem. Spalarnia śmieci. To nie jest oczywiście recykling, to jest wysypisko śmieci. Z tego już nic chyba nie zrobimy. Zatem pewnie tak czy siak będę musiał się pokusić o tę spalarnię. No niestety. Póki co jednak się z tym wstrzymam. Jest zasilanie miasta, zobaczmy czy to działa, czy nie działa. No nie, cały czas jest problem. Zadbaj o to, by prąd docierał do wszystkich. No to co w takim razie mam tutaj zrobić? Słuchajcie, no nie wiem. Czy gdzieś tu jest... Co tu jest grane, nie wiem. W każdym razie, no mamy problemik mały. Nie bardzo wiem, powiem szczerze, co zrobić w tej chwili. Bo w sumie to... Chyba już nie ma to problemu. Nie jest niestety. Ale w sumie to po prostu, no... Wszystko działa sprawnie, tylko... Tylko ten prąd tu gdzieś nie dociera. Dobra, jakie mamy tutaj teraz te zadania? Umieścimy ten komisariat policji, chociaż czy musimy? Już jakoś tam sobie poradziliśmy z tymi problemami, lepiej lub gorzej. Małe biura w mieście powstają. Byśmy mogli ten rozgłos zdobywać, ale dobra, to teraz nie musimy tego robić. Czy już tutaj dają radę? No niestety, kształcimy mało teraz tych studencioków. Uczniów w klasie 1300. Być może jakbym akademik jeszcze wybudował, to jeszcze więcej by ich było. Chociaż, no, cztery razy zajęcia są w ciągu dnia, z tego co zrozumiałem. Chwila, bo co tutaj mamy, żebym sobie czegoś nie zburzył. Nie, to możemy burzyć spokojnie. Karetka z miasta, Koszalink na ratunek. No naprawdę, te karetki z tego miasta naprawdę są wyśmienite i cały czas mi pomagają. A tutaj wypadałoby ten szpital wreszcie wybudować, słuchajcie. Na tym też można zarobić. Na klinice właściwie też, no, ale klinika to jest tania rzecz, mało ma sal. Też nie wszystkie tutaj rozwijałem jakoś. A szpital to jest jednak spora rzecz i tutaj myślę, nie będę miał już problemów żadnych ze zdrowiem moich mieszkańców. Posterunek policji zamknięty. No jest problem z tą właśnie... z tym dostępem prądu czy wody. Wreszcie ten komisarz musiał wstawić. Duży on nie jest, kurczę. Myślałem, że to będzie wielkie, a to wcale takie spore to nie jest na szczęście. Trochę tego miejsca
Oczywiście nam ubędzie, no ale nie aż tak dużo, jak myślałem. Dobra, to gdzieś tu będziemy musieli wstawić. Zobaczymy jeszcze gdzie. No strefy przemysłowej to chyba nie warto, bo to jednak jakoś tam podnosi wartość. Przestępstw w tej chwili nie ma, więc źle to też się nie prezentuje teraz. Tu jest jakiś przestępca. No ale jest ich jak na lekarstwo, wszyscy są chyba pozamykani po prostu. Tutaj no właśnie, 9 na 25 cel więziennych jest pełnych. No dobra, słuchajcie, to było na tyle. Tutaj powolutku, no bez większego pośpiechu, jak widzieliście, a w tym odcinku sobie staramy się radzić. Chociaż czekajcie, bo jeszcze pokażę wam oczywiście innych graczy, jak oni sobie radzą. Zaraz sobie na to zerkniemy. Odwiedzimy sobie najpierw Kopiko. No a po tym oczywiście będę się z wami żegnał, co chciałem trochę przez wcześniej zrobić. Pokażę wam właśnie innych graczy, jak oni sobie tutaj radzą, co pobudowali. Czy może coś dla siebie znajdę tutaj ciekawego, co oni, z czego oni skorzystali. Tak więc w tej chwili mamy no, ten problemik drobny z tą elektrownią, z tym prądem. Mam nadzieję, że to wszystko ustąpi. A jak sobie radzi Kopiko? No widzicie, no to jest miasto dzisiaj zrobione. Jak to tutaj wygląda? Zerknijmy sobie. Tutaj jakieś przedsiębiorstwa. Nie za dużo tego jest, tak porozwalane, porozrzucane na mapie. No może nie głupi to jest pomysł. Całkiem ciekawe w ogóle położenie tego jest. Całkiem ciekawie to wygląda. O, kupuje wodę z koszalina. Aj, widzicie. Czyli nie korzysta ze swojej. A ode mnie kupuje prąd. No, dziękuję ci bardzo, że kupiłeś mój prąd. Tutaj cieszę się, że coś tam mogę zarobić i też, że mogę pomóc. Kopalnia rudy, okej, czyli widzicie, to jest teren bogaty w rudę. No to zobaczymy, może też ruda mi się przyda i może sobie też to skorzystam. Dobra, wychodzimy z tego trybu widza. No i zerknijmy sobie też na inne miejsca. Zobaczymy, jak inni sobie radzą, jak się inni rozbudowują. Tak sobie tam radzą Krystian i Janek Pawelski. Dobra, no to trwa niestety, wczytywanie, wczytywanie. Myślę, że w następnych odcinkach zajmiemy się no, dopracowywaniem tego miasta. Być może troszeczkę przebuduję, tak się zastanawiam, przebuduję te stare dzielnice, tak gdzie ludzie średnio zamożni albo mało zamożni sobie mieszkają. O, arkeologia odblokowana. Dobrze. No bo teraz to widzicie, tak wygląda, że mamy tutaj parę tych wieżowców, 5 wieżowców, no nie za dużo. Taki dosyć ubogi ten sektor przemysłowy. Tutaj raczej no, nie ma bogatych przedsiębiorców, na to musiał też wpłynąć jakoś bardziej. No i bardzo dużo jednak tych domków małych. Dobra, część śmieci ode mnie przejmie, ale ładnie, dziękuję bardzo. Bo z tym no troszeczkę jest problemów. No dobra, w każdym razie przechodzimy jeszcze do kogoś, widok regionu. Przejdziemy do Koszalina może, albo do... No tutaj nie, tutaj nie. Co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze Janka Pawelskiego, który też sporą część już zapełnił sobie. Dobra. Tutaj bierzemy Koszalin. Potrzebuje Simoleonów. O, widzicie, mam problemy z tym. U mnie na szczęście z kaską problemów nie ma. No, szczerze mówiąc nie wiem, czy tutaj faktycznie burmistrz Koszalina potrzebuje tych Simoleonów, czy tylko tak wyświetla. Zaraz sobie na to zerkniemy, przecież mamy podgląd na to, właśnie jak z kasą wygląda u gracza. Tak więc bardzo mnie to cieszy naprawdę, że mogę sobie pograć z wami, że też macie jakiś wpływ na rozwój mojego regionu. No podejrzewam, że to po prostu jakaś większa inwestycja była, dlatego tych Simoleonów brakuje. Tylko to pewnie jest tutaj powodem. Dobra. Tutaj widzicie, jest elegancko, jeśli chodzi o te wieżowce. Jest parków naprawdę sporo, ale no tak widzicie, parki ciągle takie same. No co kto lubi? U mnie ja jakoś tak nie chciałem mieć takiej powtarzalnej zabudowy. No ale jak widzicie, Krystian tutaj chciał mieć dużo tych wieżowców. Ma tutaj ładnie strefy przemysłowe. Aha, czyli teraz jak od Koszalina przejmuje. Dobra, no okej, no możemy przejąć. Czemu nie? Dobra, tak więc tak to wygląda. Wychodzimy z trybu widza. Całkiem ładnie tutaj rozwinięte. Dużo simów. Prawie 90 tysięcy. No u mnie to wygląda ciut słabiej, no ale tak jak mówiłem, no grałem mało przez to, że no muszę nagrywać. Oczywiście postaram się tutaj jak najczęściej to robić i mam nadzieję, że deltowo również tutaj elegancko się rozwinie, że będziecie mogli oglądać, jak to miasto prężnie właśnie gdzieś do góry rozwija się i coś sobą reprezentuje, no bo w tej chwili faktycznie no jest to takie miasto górniczo-przemysłowe, powiedzmy sobie szczerze, chociaż już nie aż tak przemysłowe jak jeszcze niedawno.
Dobra, widok regionu. No i przejdziemy sobie do ostatniego gracza, którego jeszcze wam dzisiaj zaprezentuję, czyli oczywiście do Janka Pawelskiego, do jego miasta Rimsworld. No, on potrzebuje wizyty ochrony przeciwpożarowej. Też ma bardzo dużo mieszkańców, pod 80, no może nie bardzo dużo, no ale dużo mieszkańców, pod 80 tysięcy. No ale jakiś tutaj ma problem z ochroną pożarową, przeciwpożarową właściwie. No zawsze teraz będzie mógł skorzystać, powiedzmy, z moich, czy tutaj innych graczy jednostek. To jest, widzicie, elektrownia słoneczna, która daje radę. No ale tutaj widzę, że jeszcze wieżowców takich typowych nie ma. To są budynki dla średnio zamożnych. No ale też widzicie, dosyć tutaj konkretnie to wygląda. Też według jakiegoś własnego pomysłu tutaj to Janek rozwija. Tak więc ja już bym się z wami żegnał. Dzięki wielkie za uwagę. Tak mówiłem, piszcie, przypominam na jakim serwerze gram. Gram na Europa Zachód 1. Jeśli możecie się połączyć, to zróbcie sobie samouczek, napiszcie do mnie, że chcecie grać. Wtedy ja was zaproszę. Tutaj obowiązuje kto pierwszy, ten lepszy. Więc jeśli macie ochotę jakby tutaj ze mną współegzystować na serwerze, to gorąco was zachęcam właśnie do napisania do mnie. Tak więc teraz to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków albo też innych naszych serii. Teraz już mówię wam, do widzenia, cześć!